Dasbur, witamy w Sudetkiesto i dawno nas nie było, ale jedziemy wysypać kasany. Paśnik tu mamy, duży, tam jest drugi, ale do niego nie wjedziemy, bo tata miał zamontować wyciągarkę, ale nie zdążył, więc potem pojedziemy w góry. I jakie zwierzę najbardziej lubi kasztany? No Daniele, no. Dasbur jeszcze powiem. I będziemy już sypali te kasztany. Nie mogliśmy iść tam, bo te kasztany są bardzo ciężkie. Ile mamy tych kasztanów, Dasbur? Bardzo dużo. Aż mamy dwie torby i dwie takie tam, gdzie można dzika przewieźć, więc... No, i to jeszcze... Dużo. Tak, i to jest... dziadka Janusza, pozdrawiam go bardzo, że nam przywiózł te kasztany. Tak jest, a mamy tych kasztanów tyle. O, tyle. No trochę tego, czekaj Staszek, ja otworzę, poczekaj. Kasztany jest ponad 300 kilo, poczekaj, to jest ciężkie bardzo. Ale tam już... Wiem właśnie, teraz musimy wyciągnąć. Tam mamy worki kukurydzy. Tam mamy worki... Mogę nagrać? No mama zaraz nagra, bo dzisiaj mamy kogo za operatora? Naszą mamusię. Idziemy na kasztany. Hej. Tutaj wysypujemy. Trzymaj Staszek torbę. Staszek, a powiedz, do czego te wanny są? Do tego, że ja dzików, szaren, jeleni. Tylko takie, no taki średni bym powiedział do jeleni. Czemu średni? Jak ja ostatnio byka ciągłem w takiej wannie. No na śniegu, nawet był na TikToku było. Nie, czy nie, na YouTubie. Na YouTubie. No, short był zrobiony. To będzie na drugim odcinku z tego i będziemy mieli ze mną serię, jak będziemy naprawiać ambony, ale to nie będzie w tym roku. Nie? No to w tym roku na pewno nie, bo dzisiaj jest co? Nowy rok! Nie, dzisiaj jest Sylwester, jutro jest nowy rok. Tak, ale więc to będzie pewnie w lato albo wiosnę, bo teraz nie będziemy tego robić, bo będziemy, to będą z tego dwa odcinki. Że jeden, że naprawiamy ambony i potem tam wracamy i wycinamy krzaki. No. Albo na odwrót, jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Kornelka, trzymaj. I też będzie... Mamy takie swoje odcinki. Teraz Kornelka będzie miała swój odcinek jaki? Jak będę zbierać te śmieci. Tak. Czy ja ci mam tatuś pomóc? Nie no, może to wysypiemy tego, bo to uważaj Kornelka. Ujej! Uważaj na swój kręgosłup. No jak sami widzicie, to trochę tak... Wanna w wersji małej. A teraz mamy wanna w wersji big. Ta wersja big to jest big, naprawdę. Świetnie, big napełniona. Ja mogę wysypię. Nagrywać. Nie, ja trochę tu wysypię, spokojnie. Mogę nagrywać. Mogę też? No dawaj, wstawaj. Opróżniaj. Czekajcie, podniosę trochę. Uważaj, Kornelka. To trochę jest. Weź ten papierek, proszę. O, Stachu, musisz skakiwać. Kasztany się wysypały. Gdzie? No leżą tam. O, tu też spadły trzy. No, mówiłam, że to jest wersja. Mogę sobie jednego wziąć? Możesz sobie wziąć. Tam, tam jeszcze masz, Stasiu, koło worków. Swoją, no. Którą dostałam od taty. Drugą. Właściwie teraz... ja mam dostałam, a ty mi ją zabrałaś. Ale no nie no, ty dostałaś deltę, a Stasiu ma Vortexa, tak? Tak. No a czemu nie zabrałaś swojej dzisiaj do lasu? No. Widziu, no jest taty w bluzie. Na tych górach będzie śnieg? Nie, chyba nie. Już po śniegu. Zobacz jak jest ciepło. Ma ile jest stopni? 9. Pokazywało w samochodzie, jak jechaliśmy. To ja idę poszukać zrzutów jeleni. Czekaj, ty w zrzucie. To nie ta pora na zrzuty. Ty kasztan tu leży. Co ty nie powiesz? Stasiu, powiedz jeszcze widzom, kto załadował te kasztany. Tam jest kamera. Ja chcę powiedzieć, że ja ładowałam to z tatą i sprzątali się w auto. Ja wtedy byłam w kościele. Jak one były w kościele, my robiliśmy sami z tatą, a dziadek patrzył, jak my wyładowujemy i tylko sobie... Patrz, jak my wyjemy z tatą. I nic wam dziadek nie pomógł? Nic. O nie. Naszej mamy tata, która dzisiaj nagrywa. Bo Michał... Tu nas zdyżak leży. Trochę rozwalony. No i co teraz? Staszek! No i co? Staszek, gdzie idziesz? Idę zobaczyć, czy nie ma... Jeszcze składamy dla wszystkich
noworoczne życzenia. Życzymy życzymy szczęśliwego nowego roku. A to może złożycie razem, jak pojedziemy w góry, co? Dobra. Pojedziemy sobie tam w góry na sam szczyt. Tam wysypiemy, zrobimy, sypniemy kukurydzę i tam złożycie życzenia. Co mi tam malujesz? Jest lizawka, no. Idź zobacz, czy jest sól. A jak nie ma, to tam dowiedziemy. Zaraz sprawdzi, Staszek. No widzisz? Jest. Staszek to jest dobry gospodarz, on wszystko musi sprawdzić. Ale coś cienki ten paśnik, w sensie, tylko te nasze kasztany, a czemu nie ma? A po co? Jak nie ma śniegu? W jakim celu dokarmiać? Nie ma takiej potrzeby. Aha. Zatem ten paśnik budował u świętej pamięci Remek. Ta? To jest Remka paśnik, no? No proszę. Już, no ale Remek już nie żyje, zimy już nie ma, a my karmimy się no kiszonką z balotami, a nie sianem już. Aha. Idź do tam zobacz, co twój syn robi. Z tą kamerą. A ja też idę. To idź się. Czemu to drzewo jest zielone? Tata, tam jest śnieg obok lizawki. Śnieg? Śnieg. Śnieg, bo to można wziąć. To idę. Torby, to będziemy sobie torby, jakbyśmy jeszcze jakieś znaleźli. No to wie. Nie polecam oświecić w lesie. To jest niedobre dla natury. Tylko psuje zwierzętom życie. Mogą zdechnąć. Tak, bo zjedzą coś. Zbieraj pakę, bierzemy torbę. Nie, a co? Czemu? Bo jeszcze znalazłam więcej. To weź, gdzie znalazłaś? Tam. Znalazłaś? Śmieci, które tam zbierać. Dobra. Ja przy okazji będę zbierała śmieci. Mama, przywitaj się. Też bur, widzowie. To już mamy kolejny odcinek jakiś. Muszę przyznać. Z tatą byli na polowaniu, widzieli dzika. Kto był? I ty. No. Nie pamiętasz? Oglądałam ten odcinek. No wiem. Szkoda, że nie ma śniegu. Kornelka, ale tam już śmieci nie będzie, bo tutaj ogólnie nie ma śmieci, bo to nikt nie wywozi, tak przypadkowe tylko. Ale szkoda, że śniegu nie ma. A ja wiem, że śniegu nie ma. Staszek, chodź do tu jeszcze na chwilę, bo się jedna sprawa jest. Jeżeli też lubicie śnieg, to stawcie łapkę w górę. O. Mama tu podejdzie bliżej. Noworoczne życzenia. Nie, noworoczne życzenia złożymy do góry. Pojedziemy teraz w góry. Możesz jeszcze bliżej podejść. Poczekaj, nie musisz. Muszę sobie właśnie tego zooma pojechać. Stachu, powiedz, co ostatnio widzieliśmy, jak przyjechał do nas klient kupić nowy mortywizor. Co no było to, po domu? To było dziwne, bo my obok domu mamy takie pole dwa. Z jednej wychodzą sarny i sarny. A my niespodziewanie jedziemy zobaczyć przez nokto. No. To nie było polowanie. Poszliśmy tylko zobaczyć przez nokto wizję. My stoimy, na początku dzik stoi na polu. Kulawy jeszcze. Kulawy, a no. Tam daleko dziki. I sarny znaczy się. No. A my oglądamy tego dzika, on takie kulawy stoi na środku pola. A co to był? Odyniec czy locha? Odyniec. Odyniec. A ty oglądałeś go przez co? Odrzy. Ale przez co oglądałeś go? Wizję. No. Nie, widzę teczka. Oglądałeś go przez habroka, taki nowy... O, to się zapamiętała pomocy. Termonoktowizor. Do co, jedziemy w góry? Tak. Staszek? Jeszcze chwilkę. Tam se polatasz, tam sprawdzimy tropy. Co, powiedz widzom, co tam było ostatnio, bo no. Ostatnio na fotopuławce, mówiłem już widzom, co będzie. No. Więc tam tato nagrał wilka na fotopuławce, więc... Będzie czarny lambak, jak mi tam powiedział. Jeszcze chwilę tu będzie. Thank you.
No to nasz bór znowu, jesteśmy w górach, mamy dwa nienaciska, z prawej i z lewej. Jak my jechaliśmy, to ja coś bardzo dużego zobaczyłem. To ma chmarę jelenie, a jak my jechaliśmy, to była duża chmara jeleni. Już tam obok powinny tu być, nie wiem o której, ale my jedziemy i na początku jedna łania stała, a tam dalej duża chmara jeleni. Zanim przejdziemy do wszystkiego, zanim przejdziemy do nęciska i reszty rzeczy, to ja jeszcze składam wszystkim widzom noworoczne życzenia wesołego nowego roku. I żeby był dobry ten rok. Jeszcze życzymy dobrego szampana. Szampańskiej zabawy. Szampańskiej zabawy. Bo dzisiaj co, impreza, nie? No. Tak. A wy co macie do picia? Piccolo. Najlepszy napój na świecie. Dobra. Kukurydę wkładę na pakę? Tak, wchodzisz na pakę. Dasz radę? Nie wyciągnę. Wyciągniesz? Tak. Oho. Weź lornetkę. Oho. No to wyciągamy teraz worek kukurydzy. Dawaj jeden. Ledwo co go wyciągnąłem. Weź to. Nie no, spoko. Aha, tu ci wysunę. Ciągnij od razu ten drugi. Zimno, nie? W górach jest zimno. Mi nie jest zimno. Mogliśmy wziąć centralnie na ogrzewanie. Dzień dobry. Patrz, Stachu da radę. To 30 kilo jest. To trochę tak. To dużo. Dobra. To dużo. Idziemy sypać. Kordelka. Tam jest dęcisko. Staszek, prowadź kordelkę, schodź. Ja już się to wezmę. Dostałeś lornetkę? No tak. A ja też mogę wysypywać? Będziesz mogła. Zeskakiwać. To po stronie. Ja pamiętam. Bo mam tam dęcisko. Mogę nagrywać? Chodź Stachu, odpędzimy tu trochę. Patrz. Pokaż tu widzę. Zobacz. Ale nęcisko! Mogę nagrać kamerą sam? Zaraz ci mama da. Tutaj? Patrzcie. My, jak tu byliśmy, to zakryliśmy trochę. Ale mów do kamery, Stasiu, bo nie słychać będzie ciebie. Patrzcie jaki to. Czyj to trobiesz? Dzika! A czego niby? Lisa, który tak wyrył? A tu co się stało? Tu też! Pozwoli mi! To kazał mi... kamery mu! A ten kazał, tu też tak zrobić? Też tak zrobił! Tak. Nie ma nic! Wszystko zjadły, nie? Gdzie to było? Ja puszkam dzików. Chodź tu, Stachu, będziesz sypał. Ej, a ja to co? Z kornelką razem, a ja pójdę w międzyczasie po drugi worek. Nie mogę nawet rąk z kieszeni wyciągnąć. Proszę bardzo, włoż tego śmiecia, żeby tam tu nie świecić. Dobra. Proszę sypać. Sypać? Sypać, ja idę po drugi worek. Ty jesteś sypała? Nie, mało. Ale zimne to jest. Sprawdzam cię, przesuń się troszeczkę. No. Po co ty to tak robisz? Tata kazał, ja wiem jak to. Bo dziki później traktują to jako zabawę, bo sobie szukają tych ziarenek. Jedzą i się bawią. Ja też bym chciała mieć zabawę przy stole, ale wtedy mama jest zła. Na szczęście różnimy się od dzików. Nie, to wolałabym być dzikiem. A to rozrzucać to tak? No wszędzie rozrzucaj. Dobra, to dobrze. Kordelka, chodź tu do mnie, Staszek niech się zajmie. Tamtym workiem mamy drugi. Nie, to nie. Ciężkie to jest. Radzę wam, że nie bójcie się dzika, ani wilka. Jak wy będziecie uciekać czy coś, to on was wtedy zaatakuje. Tak nie ma, że jak wy... Wy od razu się boicie, to tak nie ma, po prostu inaczej jest, inaczej po prostu. Czyli ty jesteś w miejscu, jak jest jeden, to nie uciekasz na zło, bo on wejdzie. Syp.
Posypałeś? To daj, teraz ja to posypię. No ciężko jest. Dzięki, do butów Stasiu mi nasypałeś. Proszę? Tata, posypiesz mi tym stopy? Nie no, stopy ci nie posypię. Kornesiu, zasłaniasz mi kamerę. Patrz, jak tata to dobrze robi. No ale ja nie... Mówisz, że jesteś najlepszy, a tak naprawdę w ogóle nie umiesz. Telewizorze, jak wszystko zjadły dziki, to jutro będzie film z tej ambony ze mną i z tatą. Pójdziesz z tatą na polowanie? Tak. Na polowanie? Tata cię weźmie? No tak, nagry. Zobacz, dziki. Aha, ale tata nie będzie z tobą strzelał. Tata nie. Będzie tylko oglądał. Tak, będziemy oglądać. Tata, no to jutro nie wiemy na pewno, tutaj ogląda się dziki. Nie wiem, czy pójdziemy. Co, przychodzimy jutro pooglądać? Nie wiem. Ja zostaję w domu. O, napiszcie w komentarzach do jutra, czy mamy iść, czy nie mamy iść. I to będzie ważne. No ale Stasiu, zanim się odcinek ukaże, to my już dawno będzie po wszystkim. Dobra, to wybiorę jutro. Także w tej części odcinka ja też wam składam najserdeczniejsze życzenia. Od Staszka, od Kornelki i od operatora, który mnie dzisiaj... Nagram. Nagrasz? Mamusię naszą ukochaną. Naj. Stasiu będzie teraz operatorem. Która ma dwie kurtki. Bo strasznie zmarzłam. Myślisz, że ja nie zmarzłam? A tutaj od nas. Tylko Stasiu, ładnie trzymaj kamerę, nie? To jest taty kurteczka. No. Tu jest tata, mama, Kornelka. Mama i dzisiaj nas operatorem, bo Michała czemu nie ma? No bo ma wolne. Ma. Jest Sylwester. Tak. Sylwester. To co, wszystkiego najlepszego? Tak. To na dzisiaj koniec. Życzę wam dobrego Sylwestra i na razie. Ja bym jeszcze chciała coś dodać. Każdy napisze w komentarzu Sylwester, tata dotknie mu serduszko. No. I więc to na dzisiaj koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie, widzimy się w drugiej części tego odcinka. Przyjdziemy ze Staszkiem. Jeszcze pokaż ambonę, Stasiu, powoli. Gdzie jest ambona? Ładnie ją pokaż. Całą, żeby było widać. Tu mamy ambonę, na której będzie to nagrywane. No i pokaż tu na mnie. No i co? Pokażemy widzom w drugiej części odcinka dziki, ale nie przyjdziemy na polowanie, tylko przyjdziemy sobie tak. Pooglądać, tak? Oglądać dziki. Tak. Ja jeszcze tylko króciutko też chciałam wszystkim widzom Sudeckiej Ostoi życzyć wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku. Zdrowia i siły na pewno się przyda. I życzę dziadkowi Januszowi, że nam dał te w ogóle kasany, no. Bo to od niego mam te kasany. Tak jest. I co? Wszystkim życzymy Daszbór i żeby Kuper darzył. No i co, Stasiu, my nagramy sobie drugi odcinek, drugą tak. Część odcinka z ambony, co? Sam ja z tatą, więc... Ja zostaję w domu, nie chcę. No. Na razie. Daszbór. Daszbór, witamy dzisiaj w drugiej części, jak jechaliśmy do was nagrać odcinek, to były aż 5 jeleni. Takie dwa słabe, takie kilka słabych i jeden sustak, taki jest taki średni. I witamy w drugiej części. No witamy, Daszbór. Przyjechaliśmy. Co robić, Stasiu? Zobaczyć dziki. Nie będzie. A skąd wiesz, że nie będzie? Nie wiem. Mamy dwa naciska, z prawej i z lewej, jak na tamtym odcinku mówiliśmy. I będziemy oglądać dzisiaj dziki i jelenia. I co wyjdzie? Ale jelenie już oglądaliśmy. Tak. I dzisiaj to jest drugi odcinek z tej ambony ze mną. No. Co nam mama dała? Pokaż tu. Jabłka. Kanapki tak i jeszcze. Nie pamiętam. No herbatę, a kto herbatę robi? Tata. Dobra, jest popołudnie. Przyjechaliśmy sobie posiedzieć. Coś ci wziąłem z naszych jeszcze. Co? No kto? Wziąłem ci. Tak, sprzęt ci wziąłem, żeby miał czym popatrzeć. Wziąłem twoją lornetkę. Dzięki. Bo ty oczywiście zapomniałeś, pokaż wszystkim, jaką masz wspaniałą. Na tamtym odcinku było pokazane i na którymś. Więc tu ją postawię na razie, bo później z niej będziemy korzystać. Tak jest. Tu mamy, co mamy? Herbatę. Pokaż. Cały termos z miodem i cytryną. Herbatę sobie postawimy tu, bo ambona jest fajna, szczelna, bo to jest ambona. Co ona ma? Okna, wszystko ma, drzwi? Tak, to wszystko. Okna się da otworzyć przecież. Wszystko tak. Się da tu zrobić. I tu masz co masz? Nokto. Termo. Termo. Nokto tam jest. Porządne termo? Tak. No. To jest Infiray E6 V3. Można kupić na naszym sklepie. Tak? Tak. A jaka strona internetowa jest? Sudeckastoja.pl małpa. Nie, już małpy nie ma. Kropka com. Nie wiem. Tak, nie no, spoko. Mamy.
takiego i to dzisiaj Staszek, ty będziesz testował. Yeah. Jak wyjdziemy. To nowy? Nowka. Nieśmigana. Patrzę. Na pierwszym odcinku tutaj, no. Nie, na innym odcinku kiedyś indziej, była dłania. Ale coś tu zarosło. I teraz za jakimiś ksakami stała łania. I jak ona przyjdzie, to będziemy znowu ją oglądać. Będziemy oglądać. No to co? To my się, jak przyjdzie zwierzyna, to będziemy pokazywać, albo tak? Albo będziemy chcieli coś powiedzieć, a widzom. Wiesz, ja ci powiem, że tu przyjadę jutro, ale już normalnie na polowanie przyjadę. No, beze mnie. No. Bo ja nie mogę. No mów. A cieszysz się z tego, czy nie możesz? Tak średnio. No, a co? Chciałbyś na polowanie przyjść? No, nie wiem. Ale czemu nie wiesz? To jest trudna decyzja. O! A kto ci zabronił na polowanie chodzić? PiS. PiS. Dobrze. Także my sobie dzisiaj pooglądamy, zobaczymy co tu przychodzi, a ja sobie przyjadę tutaj na następny. Jutro. Bez ciebie. A teraz co? Jest popołudnie. I jestem trochę chory, więc dlatego nie będzie mnie jutro. No jesteś trochę chory. Mama się trochę tarła, nie? Że jedziemy dzisiaj. No ale... Bo jestem trochę... Ale pouczyłeś się, czytankę ogarnąłeś. No i co, jedziemy, tak? No i tak. Dobra, jak wróci, jak wyjdzie zwierzyna jakaś, to do was wracamy i spróbujemy ją oczywiście nagrać. Także co, my siedzimy i czekamy. Co Staś, jeszcze się no to tak, to albo przyjdzie dzik, albo lis, albo sarna, albo jeleń. Albo wilk. No, bo się nagrał tu ostatnio na pułapce. No, nagrał się. Będzie na odcinku, takim króciutkim. Nie, to wkleję do tego materiału, to już był, już widzowie widzieli. Mam to zrzucone. Także co, widzimy się jak wyjdzie zwierzyna. No, spróbujemy nagrać wam infirejem. Staszek będzie nagrywał, dobra? Dobra. Mortywizorem twoim. Dobra? To jeszcze nie włączony jest. Powłączamy. Także jak wyjdzie zwierz, to się widzimy. No to i... Bo troszkę głośniej możesz mówić. Dobra, już jesteśmy znowu, więc czekamy dalej na zwierzynę. Więc radzę wam naprawdę śmieci w lesie. To było w tamtym odcinku, ale nie radzę. Śmiecić nie. Jabłko chciałeś? Chcesz jabłko? No to widzowie, naprawdę. Ale naciska się poluje. Nie, że tak. Że możesz od razu walić, można sobie go pooglądać, że przychodzą pasiaki z lochą, potem są przelatki, inne tam. Zawsze tam wyjdzie za nimi dzik. No i potem, no nie mógł tego dzika odstrzelić. Ale co, lochy się nie strzela, nie? Nie. Tylko ja już nie mam młodych. Tylko... A powiedz jeszcze, jak wychodzi łania z strzelakiem, jak byś to zrobił? Wyjdzie ci łania i... No to nie walimy do łani, bo wtedy... Nie, nie walimy wtedy do cielaka. Bo jak walimy wtedy do łani, to się stanie coś złego, bo wtedy jak łania zginie, to cielak zostanie sam go ze zrobiki. Tak jest. A jak wyjdzie duża łania z cielakiem i mała łania, to którą strzelamy? To wtedy strzela się tą małą. Tą małą, zgadza się, młodą łanię. Tak. Szmalkę albo dwuletnią łanię. No. A ta z cielakiem musi żyć, tak? Ewentualnie można strzelić to ciele. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Bo się robi coraz ciemniej. Widzisz, że przełączyłem na tryb nocny. Mhm. Co chciałeś powiedzieć? Że jak... Nie trzeba od razu walić do dzika. Tylko można go chwilę pooglądać. Tak. Żeby zastanawiać się, czy do niego walną, czy nie. Po prostu wtedy... To jest bez sensu. Co jest bez sensu? Tylko musisz go targać cały czas do auta. No ale to po to przychodzi się na polowanie, Stasia. No wiem, ale żeby targać dzika cały czas do auta? No nie, no ale to wiesz jak to jest. Nie wiem. No, czasami trzeba popracować jak się strzeli, a chce się dobre mięso jeść, no to wiesz, no to trzeba strzelić do auta, targać. No. To co, jak wróci zwierzyna, to jeszcze już się robi szarówka, widzisz? Już się robi coraz ciemniej, więc będziemy... poczekamy i będziemy w razie czego do widzów wrócimy, jak się zwierz pokaże, tak? Masz mortywizor naszykowany, lornetkę, wszystko? Dobrze. Dobrze. Lornetka jest tu. A powiedz, a herbata była dobra? Bardzo dobra, ale bardzo gorąca i się w język popatrzył. Dlatego wziąłem jabłko. Aha, okej, okay, dobra. To widzimy się, jak będzie zwierzę. Tak, to się... Do zobaczenia, jak będzie zwierzę. No to... Za, no, możesz trochę głośniej mówić już. Dobra.
Więc nagrywałam zakończenie. Bardzo lipa. Widzieliśmy 3 jelenie, nawet udało się nam ich nagrać. Było ciemno już, nie? Trudno bardzo było. Więc... Sypie śnieg. Sypie mocno śnieg, jest bardzo zimno. Wieje wiatr. Ale co, ambona dobra czy nie? Dobra. Bardzo zimno. Zimno, nie? Się zrobiło. To co? Dajcie znać. Odcinek z dzieciakami, jak zawsze, co jakiś czas wpada na kanał. Następne co, będziemy jakieś remonty robić, ambon mówiłeś, nie? Tak, ale no. To będzie dopiero wiosna albo w lato. Dobra, to więc co? To zbór w następnym odcinku, witamy. Dopiero się, no zaraz tu żegnamy. I tak. Co widzowie mają zostawić? Łapkę w górę i subskrypcję i wpadajcie na nasz sklep. Do zobaczenia i do zbór. Do zbór.